Na straganie w dzień targowy. Pfu! Na YouTubie w dzień majowy. Takie słyszy się rozmowy. Może pan mnie zasubuje? Ja tych subów potrzebuję. Dobrze, dobrze, mówiąc szczerze, gadaj już o EHR-ze. Jest specjalista od rolnictwa, zaraz tutaj oceni, co się da zachować. Nie ma rolników! To jest ładny traktor? Nie znam. A jak? To do traktora niepodobne. Nie ma lamp, klapy, nic tu nie ma. Nie płacz, nie płacz! Nie płacz, nie płacz. Odpala. A to już sukces. Nawet jeździ. Na filmie już widać namiastkę naszego sterownika. Z czego on się składa? No płytka Arduino Uno, wyświetlacz, tam taka płyteczka, takie tam troszeczkę polutowania, tam kabelki. Robimy obrotomierz. Mam obrotomierz sprawny, na lince, fajnie działający, ale mówię, mam taki sobie czujniczek indukcyjny, zamontuję go sobie. Będę miał na wyświetlaczu obroty silnika. No a w sumie, dlaczego nie? Jak widzicie, musiałem zdemontować chłodnicę. Szczęście w nieszczęściu, ostatnio jeżdżę bez maski, więc nie zajęło mi to dużo czasu. Dobrze, a teraz przejdźmy już do samego sedna, czyli do mechaniki EHR-u. Największą zaletą rozwiązania, które zastosowałem, jest to, że jak coś się zepsuje, będę mógł wrócić do typowej, normalnej, manualnej gałki. Jak mi idzie robota, to czasem nawet sobie lubię coś tam podśpiewać, ponucić. No, wszystko zależy, jaki mam humorek. Kupiłem Władimir Zamparatina Panalina. Kilometrów 300. Kupiłem Władimirca. Nie byłoby EHR-u, gdybym gdzieś nie miał starego roweru. Właśnie zepsułem rower, zatem nie liczcie, że kiedykolwiek zobaczycie, jak jeżdżę na jednym kole. I tak by mnie pobił mistrza Jarka Ogarka 1986. Czas zamontować naszą zębatkę. O, ona sobie tutaj przyjdzie. Bajeczka. Napędem będzie silniczek od wycieraczki z Forda K. No, tak to się prezentuje. Tam troszeczkę tam sobie dospawałem jakieś tam pierdoły na ośkę. No co, silniczek ma dwa uzwojenia. Jedno od szybkich obrotów, drugie od wolniejszych obrotów. Ale masa, ten minus jest przymocowany do obudowy i to jest problem. Ale że nie ma problemów nie do rozwiązania, tutaj ratunkiem jest kawałeczek pleksy. Musimy odizolować silniczek od bloku traktora. Trybik napędzający też musi być z materiału izolacyjnego. Zrobiłem go oto z takiego plastikowego kółeczka. Wyfrezowałem to wszystko najzwyklejszą szlifierką kątową. No wiem, takie tak trochę po dziadowsku. Drugie kółko wyjdzie mi troszkę lepiej. I przyszedł czas na prezentację napędu. Jak on działa. Mam tutaj kabelek plus, minus. Nie wiem już dokładnie, który kabelek jest plus, który jest minus. Jeden czerwony to jest szybkie, a drugi muszę dotknąć do masy. Teraz zamieniam plus z minusem miejscami. Zielony to jest wolniejsze obroty. Znowu zamienić miejscami. Podzielony. Zielony to są te wolne obroty. No i cały czas muszę dotykać tej masy. I gdybym nie miał odizolowanego tego od bloku, to miałbym tam w pewnym momencie zwarcie, przynajmniej w jednym kierunku. O, a tak się prezentują szybkie obroty. No,
Napędzik myślę, że działa i działać będzie. A gdyby się ten trybik plastikowy zepsuł, to mam jeszcze kilka tych kółek. To je sobie tam wyfrezuję jeszcze z 3, 4, 5, ale myślę, że nawet nie będzie trzeba. Teraz trzeba to wszystko oczujnikować. Do tego będzie potrzebne nam wiaderko. Ja wziąłem takie stare, już troszeczkę powypalane. No to kupi się nowe. Słyszałaś, kochanie? Kupi się nowe. Okazało się, że zużyłem najulubieńsze wiaderko mojej żony. Najważniejszym czujnikiem jest potencjometr. Ta reszta czujników w sumie jest niepotrzebna i nawet je zdemontuję. Żniwa, znowu są żniwa, la 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 li la la li la li la, pam 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 paralilara, di ta ta ra li la li la ra. Żniwa, znowu są żniwa, laj ta ra, dwie skrzynki piwa, pa 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 para, di da di da ra, ta ra di da di ta 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 ta. Żniwa, znowu są żniwa, ta ra ra di da ra, di da di ra, pam pam paralara. Wiem, wiem, jeszcze nie ma żniw i do żniw jeszcze daleko, ale humor można sobie poprawić. Czas otworzyć laptopa, grać jakiś programik i niech się zaczyna coś dziać. Tadam! Mamy EHR. Myślę, że jeszcze odwiedzisz mój kanał i zajrzysz kiedyś, jak ten EHR będzie sprawdzał się w pracach polowych. Tymczasem zostaw mi łapeczkę w górę, co? No zostaw, tak ładnie proszę. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!